zachowała tak zwany dystans i nieufność, prawda? Nienaturalne. Ja w życiu czegoś takiego nie widziałem. To jest bardzo ważny efekt. Wykorzystywany w zoopsychologii za dawnych już czasów. Chcę pokazać uzębienie tej suczki. Zobaczcie Państwo, co się tutaj dzieje. To jest ewidentny pseudozgryz. To jest pozycja poddańcza. Czyli ona teraz mówi, możesz mnie zrobić ze mną wszystko, bo ja ci wybaczam. I co i raz naprawdę zalecam każdemu sprawdzić swojego psa, jak mu zrobicie tak zwane, ja to nazywam judo. O, judo. Witam serdecznie, bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj dla przeciwwagi chciałbym zaprezentować Państwu suczkę wyżła weimarskiego, która jest bardzo młoda, co ciekawe. Jest bardzo młoda i powinna rokować nadzieję na bardzo szybkie postępy w przeciwieństwie do wyżła weimarskiego w wersji blue, tego błękitnego, co Państwo tak polubiliście, który miał 2 lata. I robi postępy dynamiczne, błyskawiczne. A tutaj zaraz Państwu będę musiał pokazać, że ta suczka też jest u mnie krótko, to jest nowicjuszka, że tak powiem, ale ona niestety nie rokuje takich pięknych nadziei mimo młodego wieku, co jest bardzo dla mnie niepokojące. Nawet ona będzie, drodzy Państwo, niespodzianka, na pół otoku, jak ja to mówię, czyli dopnę jej linę 10-metrową, żeby mieć pewność, że zapanuje nad jej systemem zachowawczym, bo było bardzo źle momentami. A jest u mnie też jakoś 2 tygodnie chyba już. Czyli wyżeł weimarski, ten błękitny, po 3 dniach pokazał w wieku 2 lat większą klasę w rozumieniu związków przyczynowo-skutkowych niż ta młodzinka, ta świeżynka. No i zobaczymy, co się będzie działo. Na pewno ma tak, dysfunkcję pod tytułem instynkt współpracy z człowiekiem 0. Instynkt do aportowania 0. Ja musiałem jej po prostu podrzucić coś innego niż normalne wyżły, żeby ona zdecydowała się to coś w ogóle zaportować. I wczoraj, kochani Państwo, dopiero pierwszy raz mi to zaczęła przynosić. Bo jak dawałem klasyczne koziołki z skórą króliczą i tak dalej, to było po prostu 0. Zobaczymy, co dziś będzie się działo w tym materiale. Zapraszam Was do materiału. I jeden anons, proszę Państwa. Anons brzmi tak. Co i raz z opisów, co tam się odzywacie, za co dziękuję, pod naszymi materiałami, no to pytacie, czy ewentualnie można jakiś zrobić kurs ze swoimi psami, przyjechać tu w mój teren i jakoś pointegrować się, ale i oczywiście pouczyć, no, edukacja. Oczywiście tak, jest taka możliwość. Jeżeli będziecie skłonni do przyjazdu na takie lipcowe spotkanie, to w tym momencie proszę chętnych o kontakt ze mną lub z Mateuszem, który będzie się zajmował sekretariatem. Zapraszam. Zgłoszenia proszę wysłać na maila Uczelnia Psa Myśliwskiego. Mail jest podany w opisie filmu. Dobrze, dziękuję. Dziękuję Mateuszu za pomoc. Tak jest, oczywiście, że tak. Dobrze. Zapraszam. Naprzód.
A i tuż teraz Państwo powinniście zauważyć, że do Mateusza ona od razu, też Mateusz zauważasz zapewne, zachowała tak zwany dystans i nieufność, prawda? Więc to nie jest dobra cecha. To zwierzę powinno być ewidentnie takie bardziej otwarte do ludzi. Widzicie Państwo, ja otoku nie dźwigam, nie ciągnę, natomiast muszę mieć zabezpieczenie. No dobrze. Co ciekawego? Siad. To jest duży postęp, ale mimo wszystko 2 tygodnie ciężkiej pracy. Ponad 2 tygodnie. Przy czym, kiedy Weimar ten blue, błękitny, robił to dużo lepiej po 70 godzinach. Czyli nie przez cały tydzień. A tu się okazuje, że pani koleżanka jest ponad 2 tygodnie i dopiero się zaczynamy dogadywać. No co jest oczywiście słabe. To wynika z genów czy z wychowania przez... O, to wielka tajemnica wiary. Dobrze, że to powiedziałeś. Zaraz pokażę Państwu ciekawostkę i Ciebie też zaskoczę, Mateuszu, że ta suczka w tym młodym wieku powinna być bardzo otwarta na świat, jakby miała geny pozytywne. Na ile jej właściciele zrobili błędów, tego nie wiem, bo ja z nimi nie mieszkam pod wspólnym dachem. Natomiast doczepić się mogę do tego. Naprzód biegaj. Doczepić się muszę do paru rzeczy, tak jak mówiłem w wstępie. A teraz uwaga, zobaczymy. Tak, że do ciebie już zabiega, to jest nieźle. Ślicznie. No. I znowu Państwo pomyślicie, co ten Jacek chce od tego cudownego pieska. Aport. No chce to, że 2 tygodnie ciężkiej charówy, żeby dojść do takiego etapu, no i nie przyniosła. A tamten błękitny, co mu się nie rzuciło, to przynosił. Musimy popróbować jeszcze, no co zrobić. Idziemy. Jak to kiedyś ktoś powiedział, rzucił pan, przyniósł sam. Chodź. Ja jej tylko pokażę, że mam coś do zapłaty, ale nie dostaniesz. Aport, jak nie przyniesiesz? Może to kamera ujęła. Wielki sukces. Puść, brawo. No, super. No, proszę Państwa, 2 tygodnie ciężkiej charówy. I widzisz, Mateuszu, ładnie, że zadałeś to pytanie jako właśnie publiczności głos, czy to geny. Przeważa mi się w głowie, że niestety, ale błędy wychowawcze nie spowodowałyby takiego zachowania, gdyby nie błędy genetyczne. Może pójdźmy tędy. Na czym to polega? Ona ma wszystkie te sfery zaburzone. To jest suczka z tym tak zwanym rodowodem FCI. I ona powinna być kapitalna, teoretycznie. A jest jak jest. I teraz Cię zapraszam, Mateuszu, tutaj na bardzo blisko. Usiadła. Z tamtej strony Cię zapraszam. Chcę coś takiego mocnego pokazać. Dobrze. Jesteś? Jeszcze bliżej. Chcę pokazać uzębienie tej suczki. Zobaczcie Państwo, co się tutaj dzieje. Czy widzicie? Nie. Chodzi o to, że to jest tak zwany przodozgryz. Jeżeli można... Ja pokażę to, bo już pieska nie będziemy męczyli. Chodź na przykład. Zgryz łączy się... Znaczy jest na trzech różnych zasadach. Zgryz. Nożycowy, czyli poprawny, najlepszy, pożądany. Zgryz cęgowy. Trochę jest słabiej, jak przednie zęby się kacze i dolne zęby trafiają na siebie, to jest trochę słabiej, ale najgorsze, co może być, to albo tyłozgryz, że szczęka jest, że tak powiem,
cofnięta, wypuszczona względem czaszki. Tak pokażę powolniej. To jest przykład tyłozgryz. A ona ma przodozgryz, czyli tam zęby górnej szczęki do żuchwy mają po prostu taki, że tak się wyrażę, nienaturalny zgryz, że w głowie się nie mieści. To się wszystko, proszę Państwa, nakłada. Wady anatomiczne idą często z wadami psychicznymi. Tak jak u niej. To już jest sukces, proszę Państwa. Ja nawet tą linkę odepnę za chwilę. Proszę bardzo. Waruj. Waruj. Macie teraz początki waruj, tak? Łapeczki podkręciłem pod ten. Torba mi niestety tej nerki bym chciał, ale już się zwolniła. Jakby kamera zrobiła taki jakieś coś najazd, to ona ma tak zwaną szpiczastą kufę. To nie jest w kwadracie. Poczekaj, kamera cię chce nagrać. Siad. Szpiczastą kufę. Co świadczyło o tym, że mi się chciało sprawdzić, jaki ona ma rodzaj zgryzu. No i wyszło. To jest ewidentny przodozgryz. Jak pisał kiedyś ktoś pięknie w opisie. Proszę. Masz? Szpiczasta kufa. Że jeżeli jesteś w stanie zapałkę wsadzić między zęby górne siekacze, a dolne siekacze, to jest to klasyczny przodozgryz lub tyłozgryz. I tutaj właśnie mamy to, jak widzicie, na załączonym obrazku. Ciekaw jestem, co ja z niej wykrzeszę. Z tego, co wiem, to ona nie idzie do łowiectwa, co mnie cieszy. Bo ja wam powiem szczerze, kochani widzowie, że gdybym właścicielem był tej suki, sędzia to żaden z takim przodozgryzem, to nie da w ogóle możliwości dać licencji do hodowli. I bardzo dobrze. A do myślistwa też bym jej nie widział. To jak to jest? Jak ona jest FCI, to jej rodzice muszą mieć normalną szczękę, nie? Tak, a czy u normalnych rodziców czasami rodzą się dzieci, które niestety, ale mają inny zgryz jak rodzice? No najlepszym przykładem jest mój kamerzysta, który chodzi w kagańcu. Możesz tego nie dawać. W kagańcu, czyli w aparacie. Moja siostra, rodzona, musiała mieć korekcję zgryzu. Choć tych samych genów. A ja nie. Więc tutaj to, na tym polega to całe coś, że nawet w najlepszej rodzinie zdarzy się coś, co geny, życie, biologia, białko ożywione spowoduje, że jest trochę wada. No i taka jest to moja odpowiedź na twoje pytanie. Dawaj jeszcze, jakie pytania są. Dobrze, kochani, odpinamy ją. Jak widzicie, jest w dobrej formie. Odpinamy na przebiegę. Zaufałem jej. Lecimy nad to błotko. Zobaczymy, czy przyniesie aport z tamtego błotka, co tamten duży Weimar nie przyniósł. No proszę. Tak, 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 tak. Z ostatniego filmu. Nie wiem, czy kamera widziała. Słuchajcie, wiecie, ile ja się musiałem natupać, naskakać, żeby ją... Taki pies do myślistwa się w ogóle nie nadaje. Wyobrażacie sobie strzał, siad. Już widzę, że jest panikowana. I szkoda, że odpiąłem jej tą obrożę, ten otok. Siad. Ona już wie, że jest wolna, nie ma sznurka. Zobaczcie, co się dzieje. O, dobrze. Siad. Dobra, okej. Dobrze. Słuchajcie, to jest sukces. Ale już widzę, że się uchyla. Z łaski na uciechę spożywa. Dobrze. A ja ci dam trochę tego. No, dobrze.
A może nawet zrobimy jeszcze taki mały eksperymencik. Dobrze. Fajnie. To, że ona teraz nie zsikała się ze stresu, to ją podziwiam. Tylko tutaj coś widzę, jakiś polip czy coś. Narzuć ten, ja tego dotykał nie będę, na tą truflę tak zwaną, czyli narząd rodny. Ty, co to jest? To się wytnie. Nie, dlaczego? Niech ludzie widzą. Zauważyłem coś dziwnego. A to może rzutować potem też na i szkolenie, i na jej życie. Co? To? No takie tu, to coś. To jest nie. Nienaturalne. Ja w życiu czegoś takiego... Przecież mam tyle piesków i suczek i czegoś takiego nie widziałem. Te plamki, które też tutaj są, też są dla mnie dziwne. Fajne, że tutaj chociaż tu się sprawdziła, że nie spanikowała, że mi trochę już trochę, że mi już ufa. Bo to, co mówiłem w poprzednich odcinkach. Ja teraz jako drugi pies czy drugi wilk mógłbym jej teraz tu wziąć, wywalić, że tak powiem, trzewia. A ona mówi tak, Jacek, ufam ci, nie zrobisz mi tego. I oczywiście, żebym tego nie zrobił. I to jest jedyne, choć zdrowe zachowanie u niej, że ja tu mogę manewrować, a ona mówi, na pewno nie ugryziesz mnie w taką słabiznę. Czyli to właśnie tu. No i fajnie, to chociaż tutaj, tutaj zarobiłaś parę punktów. Dobra. Może cię zrobię. Choć jesteś dziwolung. Dobra, naprzód biegaj, chodź, hop. Dobra. A? I pamiętajcie Państwo, że po takim zachowaniu, jeżeli pies stanie radosny, to znaczy, że odczuł, że darowałem mu życie. Że nie wygryzłem mu tej trzewi, prawda, tej słabizny. Jakoś zabiega. Dobrze. No i o to chodzi. I co i raz naprawdę zalecam każdemu sprawdzić swojego psa, jak mu zrobicie tak zwane, ja to nazywam judo. O, judo. I nie panikuje, nie chce ugryźć ręki, leży posłusznie, to znaczy, że choć tu jest nadzieja jakaś. Zarąbiście, proszę Państwa. Róbcie czasami ze swoimi psami. Jak Wam tak zrobią, nie panikują, znaczy Was akceptują, wierzą Wam i ufają. Nawet mieli, że po ręku. Dobrze, naprzód biegaj, zarąbiście, chodź. I proszę, jaka euforia. Zauważcie teraz, kamera, niech to patrzy. Zauważyliście? Mateuszu, chodź, to jest bardzo ważne. Wilk z wilkiem. Jak zawalczył. I ten jeden z wilków przegranych wywalił się na grzbiet, na plec. I tamten wilk go nie rozpruł, to potem jak się już ustalił, ten konflikt się skończył, to ten czuje się wilk, ten, który był na plecach. Hurra, 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 jestem ocalony, nie zabił mnie, tylko mnie tak troszeczkę jakoś tam coś zrobił. To jest bardzo ważny efekt, wykorzystywany w zoopsychologii za dawnych już czasów. Za czasów nawet XIX wieku, bym powiedział, proszę Państwa, 200 lat temu. Ile ja to mam takich psów przerabiałem, że nie dawały się przewracać tak na plecy. A jak się dały, to były tak spanikowane, że w głowie się nie mieści. Ta zaskoczyła mnie na plus. Pierwszy raz w życiu. Choć dziwię się, co ona ma na tej swojej, że tak powiem, rodni, czy jak to nazwać elegancko. Czegoś takiego nie widziałem. Pewnie ją też uratuję, jak znam życie. Pewnie ją też zrobię i odcinki będą jeszcze o niej. A teraz pójdziemy... No, to już jest inny pies. No najgorsze to jest, Mateuszu, że nie przyjeżdżasz do mnie wtedy, kiedy mamy potwora do zrobienia. Tylko już takiego ogładzonego. Ale a po co tak robisz? No i pięknie. No i dobrze. Dobrze. Pójdziemy tam, naprzód. Zbieramy serki po tamtym.
Widzicie? Ja wam powiem tak. Z Weimarami niestety jest duży problem z wodą. Ona się modli dosłownie, żeby tylko tam nie trzeba było wejść. Zobaczcie, jaka płochość. Ja już nie będę teraz tupał. Mogę... Ja strachu przed wodą czy przed brudem? Jakim brudem? Jakim brudem? Każdy wyżył w takich bagnach powinien się czuć jak ryba w wodzie. Bo tam kaczki najczęściej były. Kaczki nie pływają dla myśliwego w otwartych polach. W otwartych, odchodzimy, ona nie przyniesie tego. W jakichś łatwych, no też pływają w łatwych, oczywiście, akwenach wodnych, nawet pływają w łazienkach królewskich i w parkach, prawda, no to oczywiście, że tak. Ale wyżeł to jest tak jak dobrej klasy samochód terenowy. Im większe bagnisko, tym jest szansa, że coś się więcej załatwi. Po prostu boi się tej małej kałuży. No ona w ogóle... To jest sukces, że ona tą repetkę tego dzika przyniosła. Bo do tej pory to nie było tym szans w ogóle. I to jest sukces, że odpiąłem jej ten linkę i wracamy do domu razem w trójkę. Bez stresu, że ona wróci tam do siebie na posesję. Do tej pory, kurde, chodziłem z nią przypięty jak alpinista na 30-metrowej lince. Nawet jej nie mogłem odpuścić, żeby tą 30-metrową ciągnęła, włóczyła, wlekła. Tylko musiałem być przypięty. A teraz już jest lepiej. Co ona tam ma? No dobrze. No dobrze. Widzicie Państwo, waruj, spróbuj warować. No, widzicie? 3 tygodnie prawie roboty. Waruj, ale to i dobrze. Najważniejsze, że już przyjęła. Dobra. Dobrze, chodź, siad. Siad. No nie. To jest pozycja poddańcza. Czyli ona teraz mówi, możesz mnie zrobić ze mną wszystko, bo ja ci wybaczam, czy tam cię poddają. Siad, a ja ją zachęcam. Nic się nie dzieje, chodź. Nie, ale halo, po co się poddajesz, jak ja nic na ciebie nie najeżdżam? Dobrze, naprzód biegaj. Jeżeli wasz pies kiedykolwiek zrobi postawę poddańczą, czyli wywali się i pokaże krocze te swoje wszystkie tam podbrzusze, to pamiętajcie, że ten pies ma dla was pełne zaufanie i akceptację, choć czasami mówi tak, nie rozumiem o co ci chodzi człowieku, ale w razie co to ja się poddaję. Musicie być absolutnie pewni, czy wasze komendy są czytelne dla psa. Jeżeli pies dostał komendę, a niestety nie rozumie, się wywala, to mówi tak, klęknę przed tobą, oddam ci swoją absolutne zaufanie, ale musisz mnie nauczyć, co robić, żeby było dobrze. Tamtego nie było, niestety, w przypadku tej suki. No ale tak jak mówię, że no ona jest taka dziwna. Z właścicielem gadaliśmy o tym, czy jej nie wycofać ze szkolenia. On powiedział, że nie, że mam zadziałać. No i widzicie, no efekt jakiś mamy, no nie ucieka. Akceptuje mnie, jeszcze ma te swoje takie, jakieś takie, że tupnąć nie można, choć już jest lepiej. Akceptuje, to jest najważniejsze. Ja ją resocjalizuję. To nie jest normalne szkolenie, to jest szkolenie takie, siad, dobrze. Widzicie, naprzód biegnie. A nie chcę, to by żyje z tymi ludeczkami. Zobaczcie, wypluła kurde kawałek serka. Czyli tak, jest dosyć przepasiona, choć nie odwróciła, jest w dobrej formie. Cieszę się, że jakoś tam dogadujemy się bez linek, już bez niczego.
nawet w obecności Mateusza, który kameruje, filmuje. A więc to jest pozytywna rzecz w naszym tym filmie. A jak jej kariera dalej pójdzie, to zobaczymy. Ja się cieszę, że już mogę ją bez linek puścić. Ona już się tak do mnie naprawdę... No co prawda z tyłu, widzicie, no z tyłu, naprzód biega. Powiedz, co powinni właściciele psów zrobić, no, jeśli pies nie słucha komendy, tylko właśnie kładzie się na brzuchu w tej spolegliwej... Nie na brzuchu, tylko na grzbiecie. Na grzbiecie. Aha. Na pewno 100% zastanowić się nad sobą, co zrobiłeś, zrobiłaś, że pies dał poddańczą tą pozę, tak? Dał pozę poddańczą, bo cię w tym momencie nie rozumie. Jeżeli byłbyś, byłabyś zrozumiany, zrozumiana, zinterpretowana prawidłowo przez psa, to on by tego nie zrobił. Bardzo często jest ten właśnie zanik, albo brak komunikacji, albo niedogadanie się z psem, że pies mówi tak, nie rozumiem twoich intencji. W związku z powyższym wywalam ci się i mówię, klęczę przed tobą, sułtanie, panie, troszkę tak pocieszyć, coś tam, tak troszeczkę, powiedział tak przy aktorze, że nic się nie stało. Pomacać tam po tych słabiznach, pokazać, że nie gryziemy i zachęcić, żeby pies nadal pohulał sobie po polu w dobrym, że tak powiem, humorze, psim swoim. No, jak to ja mam, mówię o potworze, jak potwór jest grzeczny, Mateuszu, no powiedz ty mnie, no przecież to jest grzeczna suka. Znowu ktoś mi napisze, że panie Jacku, co pan chcesz, przecież to jest super pies. Jezu, żebyście 2 tygodnie temu widzieli, co to był za super pies. O, Mateusz przed chwilą potknął się na szyszkach, które spadły tu z sosny i zachrzęściło. Już było takie u niej poddenerwowanie. Gdyby to był pies, który miałby iść do myślistwa, to jest pierwszy, który uważam, że ma przesłanki do strzałolęku. Jest to tak zwany typ słaby. Gdyby ta suka do mnie nie trafiła na moją taką naprawdę terapię, to by był bojaźliwy osobnik, który sam siebie nie rozumie. Tu zęby mogliśmy sprawdzić, że jest przodozgryz zaawansowany. Ale jak możemy sprawdzić, co jest pod skórą i pod czaszką płatowo? Dobrze, przypinamy pieseczka. Dobra. I proszę Państwa, tym optymistycznym akcentem suczka, jak widzicie, nam nie zrobiła psikusa bez linek, bez jakichś tam coś tam, coś tam. Przypinamy ją, żeby potem jeszcze trochę się przyzabezpieczyć, żeby nie przydobrzyć. O, przypinamy. I tak jak Państwo bym, jeszcze raz drodzy widzowie, powiedział, suczka nie zrobiła żadnego nam tutaj wymyku, psikusa, mimo że była dana jej wolność, bez żadnych różnych historii. Zapraszamy jak zwykle do oglądalności. Dziękujemy wszystkim, którzy nam dają polubienia. W imieniu swoim to mówię, jak i naszego... O, się ciągnie na smyczy, jeszcze ciągnie, możesz to nagrywać. Jeszcze ciągnie. W imieniu swoim, jak i Mateusza, który pomaga to nagrywać. A zobaczcie, co się dzieje. Widzicie? Ale my to naprawimy. Jeszcze chwila. Tak jak z tamtymi przypadkami. Siadł. Naprawimy. Do oglądalności, łapka w górę. I do zobaczenia w następnym materiale. Pozdrawiamy. Do widzenia. Cześć.